Witajcie kochani. Dzisiaj witam was z miejsca, jak widzicie, centralne nigdzie, a więc jesteśmy gdzieś w okolicach Tępcza, na Kaszubach, pola, w tle lasy. Jak widzicie, wracamy już z lasu, ale tym razem pójdziemy w drugą stronę. Opowiem wam o grzybach. Czasami się zastanawialiście, jak to jest, że są grzyby jadalne, niejadalne i trujące. No jak to? Jak niejadalny, to trujący. No otóż nie. Są takie, które są po prostu albo niesmaczne, albo powodują jakiś roztrój żołądka, ale no, nie zabijają, nie trują. I dzisiaj zobaczymy kilka przykładów, a skupimy się na tym grzybie, który co roku zbiera największe żniwo śmierci. Tu widzicie kanie. Smaczny grzyb, jadalny, większe, mniejsze, dorasta do naprawdę dużych rozmiarów. Widziałem okaz 1,5-metrowej wielkości, a rozpostarta czasza kapelusza no, była naprawdę imponująca. Zwykle są oczywiście dużo mniejsze. Kanie są jadalne, nie ma problemu. Wrócimy do kani, dlatego że są one mylone właśnie z muchomorami, które zabijają najwięcej, znaczy tak się podejrzewa, najwięcej ludzi w ciągu roku. Po kaniach były kozaki, a teraz ta kępa grzybów, jedna i druga, to są opieńki. Smaczne grzyby jadalne, nie ma problemu, zbieramy. Na szczęście na przestrzeni ostatnich około 20 lat notuje się znaczną poprawę wiedzy na temat grzybów. Wyobraźcie sobie, że około 20 lat temu odnotowywano kilkaset przypadków zatruć rocznie grzybami, z czego no, kilkadziesiąt, a czasem ponad 100 było śmiertelnych. Obecnie jest to tylko ułamek tej liczby. Znalazłem dane z 2016 roku, które mówiły o 9 przypadkach zatrucia, inne no tam około 10. Także no spadek jest ogromny. Nie ma się co dziwić, dzisiaj każdy może sobie wygooglować, dostęp do literatury, do środków masowego przekazu jest bardzo łatwy. No też sporo edukacji włożono w zapoznanie z grzybami trującymi. No i dzisiaj to już jest raczej właśnie margines. Tu widzicie z kolei mlecza chrząstkę, który jest dużym, ładnym, okazałym grzybem, natomiast jest niejadalny, właśnie jest gorzki. Gdybyście spróbowali go zjeść, no to po prostu się właściwie nie uda, bo jest paląco gorzki. Po nacięciu ma takie białe mleczko. A tu dla odmiany grzybówka różowa, która jest grzybem śmiertelnie trującym, ale no jest takim grzybem, którego nikt nie zbiera, jest małym. No i ludzie na szczęście na tyle już osiągnęli poziom rozumu, a przynajmniej w większości, że jeżeli grzybów nie zbierają, to nie znają, to nie zbierają. No i bardzo dobrze, a nie tak jak kiedyś miałem okazję na jakimś biwaku usłyszeć rozmowę grzybiarzy. Przyszły dwie kobiety, które nazbierały grzybów, kompletnie na nich się nie znając, i pytają faceta, czy mógłby zobaczyć te grzyby, bo one się nie znają. I facet odpowiada coś takiego: ja też nie znam się na grzybach, ale tego bym zostawił. I tak w trójkę siedzą i deliberują, wybierają jadalne, niejadalne. Wyobrażacie sobie? Loteria, ruska ruletka, samobójcy. Na szczęście dzisiaj już ludzie zwykle są mądrzejsi, o czym świadczy po prostu ilość zatruć, jaka przypada w ciągu roku na grzyby. No i ile ludzi z tego tytułu odnosi jakieś tam obrażenia, problemy. Natomiast warto zaznaczyć, że są grzyby, które prawdopodobnie zbierają żniwo śmierci, ale nie od razu. A mianowicie takie, których trucizna kumuluje się czasami przez lata. Trzeba, wiesz, w ciągu roku, wiecie, no zjeść na przykład jednego, drugiego, trzeciego. Na przykład trzeba zjeść 20 grzybów, ale w dowolnym czasie, więc jak zjecie 2-3 w ciągu roku, no to nic się nie dzieje. I wtedy, no to jest lipa, bo kiedy on zacznie działać, to pewnie już nie wiadomo, że to ten grzyb spowodował zatrucie, a niektóre też działają na przykład po tygodniu, że rozwalają nerki, uszkadzają, wtedy prawdopodobnie zgony z tego tytułu nie są im przypisywane.
Także grzyby koniecznie trzeba znać i zbieramy tylko te, które na 100% znamy. A tu widzicie typowy grzybek, o którym wszyscy wiedzą, dzieci go rysują w szkole, muchomor czerwony. Otóż, no może on zabić, ale generalnie nie jest powodem śmierci. No po pierwsze wszyscy wiedzą, że to jest właśnie grzyb trujący, ale w rzeczywistości zawarta w nim substancja powoduje halucynacje i jest on, no może niejadalnym grzybem, ale był spożywany przez Słowian w czasie rytualnych jakichś tańców, obrzędów, powodował wizje, szamani go stosowali, używali go wojownicy Dżingis Hana jako suszonego, natomiast jeżeli zje się go za dużo, to zabija. A tu widzicie muchomor zielonawy, lepiej znany jako sromotnikowy. To on zabiera największą ilość istnień ludzkich i w historii 80% zatruć grzybami przypisuje się jemu. Jeden taki owocnik wystarcza na rodzinę. Jest dosyć smacznym grzybem. Wiem to stąd, że mój kolega się nim zatruł. Na szczęście uratowano rodzinę. A zatrucie występuje po pewnym czasie, znaczy objawy zatrucia występują po pewnym czasie. Jeżeli się je zlekceważy, a dawka nie była zbyt duża, to w momencie, kiedy podejmuje się akcję, często już jest za późno, ponieważ jego trucizna działa dosyć podstępnie i uszkadza bodajże nerki i wątrobę. I kiedy występują takie już zaawansowane objawy, potem następuje lekka poprawa i nie ma już szans uratować. Także pamiętajcie, zbieramy tylko grzyby znane, jak ten borowik, i nie ruszamy żadnych innych. Dobra, kochani, trzymajcie się i papaśki, pamiętajcie, sprawdźcie grzyby przed wyprawą, a na wyprawie nie zbierajcie tego, czego nie jesteście na 100% pewni. Tylko i wyłącznie takie zbieramy. Siemka, pa!